Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję gry od wydawnictwa Muduko, Smoki z Głębin. Gra przeznaczona jest dla 2 do 5 graczy w wieku 8+. Jest to gra rodzinna. Rozgrywka jest całkiem długa, bo trwa około 40 minut. W zestawie mamy oczywiście instrukcję, jest plansza do złożenia i zobaczcie tylko, ile mamy drewnianych znaczników głów i części ciał smoków. Są też karty tu i tu oraz żetony i co jest super, że mamy tutaj wypraskę i wszystko ma swoje miejsce. Aha, tu pod spodem jeszcze jest notesik, ale o tym wszystkim za chwilę. Za chwilę. Ten element służy nam do złożenia planszy i może od tego zaczniemy. Składając planszę, muszę zwrócić Waszą uwagę na to, że jest ona dwustronna, a składamy ją w losowy sposób. Tutaj mamy wyspę centralną, właśnie ten element, który nam łączy planszę, nazwany jest wyspą centralną. W zestawie mamy 5 rodzajów kart. Są karty małych wzorów, karty średnich wzorów, karty dużych wzorów, karty rafy koralowej oraz karty misji. Wszystkie te talie musimy przed rozpoczęciem gry potasować, ale jeszcze pokażę Wam może tak szybciutko, jak one wyglądają. Tu są karty wzorów, karty misji oraz karty rafy koralowej. Tak wygląda przygotowany obszar do gry. Mamy rozłożoną planszę, losowo poukładane żetony statków. Tutaj są stosy kart wzorów, po 2 odkryte. Jest stos potasowany oczywiście kart rafy koralowej oraz są karty misji i 4 odkryte. Mamy tutaj też monety. Każdy gracz otrzymuje w wybranym przez siebie kolorze wszystkie ciała smoków oraz głowy w zależności od tego, jak wiele osób gra. Każdy gracz ma 4 złote monety i 2 karty ze średnim wzorem. Gracz w swojej turze będzie zagrywał jedną z trzymanych przez siebie kart wzorów. Na przykład zagram tę kartę. Muszę ułożyć mojego smoka w dokładnie taki sam sposób. Zobaczcie, musi on zajmować 4 pola. Zasada układania smoków jest taka, że musi się on stykać albo z wyspą centralną, albo z innym smokiem, ale musi być to smok innego gracza, nie może być to mój smok. Za zakrywanie polirami lub prądem morskim trzeba uiścić opłatę. Warto zbierać żetony ze statkami, bowiem dzięki nim będziemy realizować misję, a przyniesie nam to na koniec punkty. Mój smok musi zajmować 4 pola w ten sposób. Tutaj przy każdym smoku, widzicie, jest rozrysowany sposób zajmowania przez niego pól. No więc ułożę może mojego smoka, rozpoczynając od tego momentu i on musi mieć oczywiście zawsze głowę oraz 3 elementy. Żetony zabieram, za wir muszę uiścić opłatę. I kolejny żeton wędruje do moich zbiorów. Mamy tutaj również pola ze złotem, jak widzicie. Za ułożenie elementu smoka na nich otrzymujemy monetę. A jeżeli ułożymy naszego smoka na polach z rafą koralową, bierzemy kartę rafy. Kiedy już ułożę mojego smoka na planszy, mogę wykonać kolejną rzecz, czyli zrealizowanie misji. Mogłabym zrealizować tę misję, bowiem mam 2 czerwone okręty, więc odkładam je, zabieram kartę misji do siebie. Tutaj odkrywamy kolejną i tu, zobaczcie, mamy znacznik rafy koralowej za zrealizowanie tej misji. Gracz będzie mógł pobrać kartę rafy i oczywiście rozpatrzyć to, co się na niej znajduje. A mamy tam na przykład karty, które oznaczają ukrytego smoka, są karty monet, są karty z okrętami, jest nawet karta jokerów, więc warto odkrywać karty
rafy. No i tak, zagraną kartę odkładam. Jako, że zagrałam kartę ze średnim wzorem, mogę teraz wziąć którąś z czerwonych albo z zielonych. Może być to karta zakryta, ale może być też jedna z odkrytych. Wtedy uzupełniamy, tak żeby zawsze były dwie z każdego koloru odkryte. Zaryzykuję, wezmę zakrytą. Teraz kolejny gracz. Jego smok musi się stykać też albo z wyspą, albo z moim smokiem. Na koniec gry oczywiście liczymy punkty osobno dla każdego z czterech morskich królestw, które tutaj mamy. I gracz z największą ilością wygrywa grę. Smoki z głębin to strategiczna, bardzo ciekawa gra. Faktycznie rozgrywka trwa dość długo, ale moim zdaniem jest niesamowicie wciągająca i nie chcę się oderwać od gry. Poszczególne elementy są bardzo dobrej jakości. Drewniane smoki, kartonowe grube żetony, no i karty. A samą planszę dobrze się składa, te elementy do siebie doskonale pasują, obojętnie którą stroną je tutaj dołączycie. Myślę, że gra świetnie się sprawdzi w rodzinnym gronie podczas długich wieczorów czy też deszczowych dni. Zapraszam Was również na blog, w opisie do filmu jest link, zajrzyjcie tam koniecznie. No i oczywiście na mój Instagram też zajrzyjcie, tam na bieżąco pokazuję, co się u nas dzieje, więc myślę, że warto nas tam obserwować. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.